I gramy dalej, bo grać trzeba dalej i nie liczyć na ewentualne rzuty karne. Trzeba po prostu zdobyć bramkę z akcji. Mariusz Kukiełka ponownie na środku, bo aktywny Kukiełka w dzisiejszym spotkaniu. Dobre teraz podanie do Macieja Żurawskiego. Będzie Paweł Kaczorowski! Bramka! Jest bramka, wreszcie bramka dla polskiego zespołu. No odetchnął na pewno Zbigniew Błoniek, który bardzo przeżywa w tej drugiej połowie. W pewnym momencie po jednej z niewykorzystanych sytuacji machnął rozpaczliwie ręką. No widać było, że jest ogromnie podenerwowany. Proszę Państwa, męczymy się z San Marino, ale najważniejsze jest to, że prowadzimy 1-0 po trafieniu Pawła Kaczorowskiego. Błoniek po tej bramce natychmiast sięgnął po butelkę wody mineralnej, jakby chciał takim toastem zmyć te pierwsze 76 minut takiej nudnej, schematycznej, no i co tu dużo mówić, zachowawcze gry Polaków. Polaków, którzy wyszli tu w roli faworytów, mówiliśmy o tym, że mają za sobą wszystkie atuty w porównaniu z amatorami San Marino. A to jeszcze raz sytuacja, Maciej Żurawski wychodzi na dobrą pozycję, Kaczorowski, spokój polonisty, naprawdę zrobił to świetnie. No i Federico Gasperoni, bohater, mówiliśmy, tego spotkania, pokazał jednak, że bohaterowie potrafią być zmęczeni. Oczywiście nie ma tu w jego...